Witam Was serdecznie. Przedstawię Wam dzisiaj produkt firmy Acer, który jest najbardziej innowacyjnym i zaskakującym spośród wszystkich nowych modeli tej firmy. Mianowicie jest to notebook Acer Aspire V3 /772G. Jest to całkowicie nowa kategoria notebooka w ofercie Acer. Mianowicie jest to pierwszy notebook, który jest notebookiem gamingowym, czy też notebookiem przeznaczonym do projektowania, do multimediów. Jest to sprzęt, który jest niezwykle, niezwykle wydajny. Jest to pierwszy notebook gamingowy, mogę tak ze spokojem powiedzieć o tym sprzęcie, z wielu, wielu powodów. Otóż po pierwsze, sprzęt ten posiada tylko i wyłącznie najmocniejsze parametry. Najmocniejsze parametry, co to znaczy? To znaczy, że możemy ten sprzęt znaleźć w konfiguracji z procesorem Intel Core i7, procesorem czwartej generacji firmy Intel. Ponadto w sprzęcie tym znajdziemy bardzo mocne karty graficzne. Jedną z kart, które można znaleźć na pokładzie tej właśnie maszyny, to jest karta Nvidia GeForce GTX 760. Jest to karta, która jest to karta, o której chyba nie muszę znawcom gamingu, sprzętu gamingowego zbyt dużo mówić. Powiem może tyle, karta ta znajduje się na 9 miejscu w tej chwili w porównywarce, w benchmarku, jeśli chodzi o wydajność kart graficznych. Jest to jedna z najmocniejszych kart graficznych dostępna w notebookach, tak jak mówiłem, GTX 760M. Bardzo, bardzo mocna karta graficzna. Procesor i7 czwartej generacji plus karta graficzna GTX 760M plus 4 sloty na karty na pamięci RAM, czyli w sumie możemy mieć aż 32 GB pamięci RAM w takiej maszynie. No i dwie kieszenie na dyski. Możemy umieścić tutaj dwa dyski twarde HDD, możemy tutaj umieścić dysk twardy HDD plus dysk ultraszybki SSD. Ekran o przekątnej tylko i wyłącznie 17 cali. Ten sprzęt występuje tylko w odmianie właśnie 17-calowej. I co ważne, ten ekran jest ekranem matowym. Duży plus, że właśnie mat, no myślę, że też specjalistom od gamingu nie muszę tutaj zbyt wiele o ekranie, o zaletach ekranu matowego opowiadać. Czyli tak, mamy świetną wydajność tego sprzętu. Co jeszcze? Jeśli chodzi o kolorystykę, kolorystyka albo czarna, szczotkowana, tak jak to tutaj w tym sprzęcie ja mogę zobaczyć i nie wiem, czy Państwo to doskonale będą widzieli, lub też może być on w kolorze szampańskim. Także bardzo ciekawy kolor. Duży touchpad bez przycisków, czyli wygodna, łatwa obsługa multigestów, bardzo czuły, bardzo dokładny touchpad. Klawiatura wyspowa plus klawiatura oczywiście numeryczna. Głośniki w systemie Dolby Home Theater, czyli system dźwięku przestrzennego, poprawa dźwięku, czyniąc go jeszcze ładniejszym, jeszcze bardziej doskonałym itd., itd. Co jeszcze o tym sprzęcie warto powiedzieć? Warto powiedzieć o to, że ten sprzęt może mieć napęd Blu-ray. Jest taka wersja także z napędem Blu-ray. Ekran oczywiście Full HD, ale też możemy znaleźć wersję tego sprzętu z ekranem HD+. Tak samo możemy znaleźć wersję z troszeczkę słabszą kartą graficzną, mianowicie Nvidia GeForce GT750M. Także można powiedzieć, do wyboru jest wersja troszeczkę mocniejsza bądź trochę słabsza. O sprzęcie tym na pewno można powiedzieć to, że w przypadku benchmarka, w przypadku testów, które przeprowadzono na tym portalu benchmark.pl, sprzęt ten bardzo dobrze wypadł. Co to oznacza? Możecie zresztą sami zobaczyć te testy, możecie sami zobaczyć, jak redaktorzy ocenili wydajność tego sprzętu. Mianowicie sprzęt ten jest sprzętem, który zdobył znaczki dobrego produktu, super wydajności i super wydajności 3D. Jeśli chodzi o cenę tego sprzętu, model ten, w zależności od konfiguracji oczywiście, cena jego zaczyna się mniej więcej od 3600 zł.
co jak sobie zobaczycie, porównacie z innymi sprzętami, jest sceną, myślę, niezwykle atrakcyjną. Przyznam szczerze, że patrząc na ten sprzęt po raz pierwszy, bałem się troszeczkę chłodzenia w tym sprzęcie. Byłem ciekaw, jak będzie działało chłodzenie, jak będzie ono rozwiązane. Czekałem dlatego na niezależne testy, aby sprawdziły ten sprzęt pod kątem właśnie wytrzymałości, można powiedzieć, na odporności na te temperatury. I przyznam szczerze, bardzo fajnie w tych testach sobie poradził ten sprzęt. Nie było żadnego problemu z przegrzewaniem tego sprzętu, więc to jest też duży plus tego właśnie urządzenia. Myślę, że to tyle o nim. Myślę, że warto się nim zainteresować. Warto opowiadać o nim klientom, którzy szukają sprzętu do gamingu. Myślę, że na pewno się nie zawiodą w przypadku właśnie tego modelu. Chyba tyle. Życzę powodzenia w sprzedaży tego sprzętu. No i dzięki. Do następnego.